Szkolny budżet obywatelski to jest budżet, który jest finansowo obliczony na około 80 tysięcy, czyli 4 szkoły dostaną po 20 tysięcy do wydania. Na co wydajecie, to jest kwestia waszych pomysłów i po co to nam? Po to, żebyście się zaktywizowali społecznie, zrozumieli w ogóle, jak działa gmina, jak działają budżety gmin, żebyście wiedzieli, skąd pochodzą pieniądze, jak je się wydaje, jak je się rozlicza. I też zauważali konsekwencje swoich działań, dlatego że spora część społeczeństwa po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że oni, podejmując konkretne decyzje, wpływają potem na to, jak ich życie wygląda. Uważam, że inicjatywa jest naprawdę świetna, ale jestem przekonany, że uczniowie innych szkół również tym szkołom się taki projekt na pewno przyda i na pewno mogłoby wiele dobrego szkół z tego wyniknąć i stąd moje pytanie, czy jeżeli projekt okaże się sukcesem, o czym jestem głęboko przekonany, czy w przyszłych edycjach obejmie on większą ilość szkół niż te 4? Takie jest założenie, żeby tak było. Mówiłem o tym w drugim liceum, gdzie byliśmy. Na takim pierwszym spotkaniu konferencji prasowej poświęconej temu projektowi. Mówiłem, że chciałbym, żeby pozostałe szkoły w Opolu też były objęte takimi projektami. Natomiast robimy to pilotażowo po to, żeby przekonać się, czy te procedury, które zaproponowaliśmy, czy to się po prostu sprawdzi. I ja jestem zwolennikiem, wielokrotnie o tym mówiłem, tego, żeby robić coś na zasadzie ewolucji niż rewolucji. Ja chciałam zapytać o kwestie, które znajdują się przecież na samym początku organizowania tego projektu, bo rozumiem, że budżet uczniowski wywodzi się z budżetu obywatelskiego, natomiast skąd sam pomysł zainwestowania w młodzież w szkoły średnie? Problemem nas jako społeczności, społeczeństwa, narodu jest to, że niespecjalnie kiedy mieliśmy się nauczyć procedur demokratycznych. Wy może sobie z tego nie zdajecie sprawy i nie chcę tego mówić ex cathedra jako taki ekspert, który poucza młodszych od siebie, ale po prostu nasz kraj miał taką historię, w której nie było zbyt wiele miejsca na tą demokrację, na takie nauczenie się tego, że nie o wszystko trzeba walczyć jak na wojnie, że państwo nie jest wrogiem dla obywatela, tylko państwo właśnie ma pomagać obywatelowi, ma być takim elementem, w którym on się może rozwijać. Tak to państwo ma być tworzone i tego w historii Polski bardzo brakowało, bo najpierw byliśmy pod zaborami, potem państwo bardzo szybko stało się państwem autorytarnym, więc nie było miejsca na aktywność obywatelską. Po wojnie był okres PRL-u, gdzie by w ogóle nie było miejsca na społeczeństwo obywatelskie i tego doświadczenia, w którym państwo jest dla nas, w którym my mamy prawo domagać się pewnych praw, domagać się pewnych rzeczy od państwa i być równoprawnymi uczestnikami tej gry politycznej, gry wyborczej, tej świadomości nam trochę brakuje i też świadomości, jak to robić.